W konsoli środkowej znajduje się dotykowy ekran systemu multimedialnego AirLink 2. Zależnie od wersji, pojazd może być wyposażony w pionowy ekran o przekątnej 8,7 cala lub poziomy ekran o przekątnej 7 cali. Umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami multimedialnymi, systemem Multisense oraz wybranymi funkcjami pojazdu. System Multisense umożliwia wybór jednego z czterech dostępnych trybów jazdy: Comfort, Neutral, Eco i Sport oraz trybem Perso, który umożliwia ustawienie wszystkich parametrów użytkownika. Informacje dotyczące konfiguracji i używania systemu multimedialnego AirLink 2 Systemu Multisense oraz ustawień pojazdu są dostępne w specjalnych filmach szkoleniowych na temat systemu AirLink 2. W zależności od wersji, Renault Talisman może być wyposażony w system dźwiękowy Bose, składający się z 12 głośników i cyfrowego wzmacniacza, który zapewnia jakość dźwięku zbliżoną do dźwięku muzyki granej na żywo. W schowku środkowej konsoli znajdują się dwa gniazda USB, gniazdo kart SD, gniazdo typu jack oraz gniazdo zasilania 12V. Pasażerowie zajmujący tylne fotele mają do dyspozycji dwa gniazda USB, gniazdo jack oraz gniazdo zasilania 12V. Gniazda znajdują się w dolnej części środkowej konsoli.